Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami tydzień bibliotek, w którym zachęcać będziemy wszystkich mieszkańców miasta i gminy Białobrzegi do czytania książek. Ja poprosiłem Jeremiego Przyborę, który wrócił niedawno na białobrzeski rynek, o przygotowanie dla mnie tekstu, którym mógłbym się z Państwem podzielić. Jak widzę, pan Jeremi dotrzymał słowa, przygotował mi tekst pod tytułem Jak pan mówi. Jest to wiersz, do którego mam sentyment, ponieważ będąc nauczycielem w liceum ogólnokształcącym, na Dzień Chłopaka dostałem książkę od klasy, w której dedykacją był właśnie fragment tego tekstu. Dlatego ten tekst dedykuję wszystkim nauczycielom, profesorom, instruktorom, hydraulikom, urzędnikom, no i chyba samemu sobie. Posłuchajcie. Panie profesorze, jak pan mówi? Ledwo przekroczyłam aulę wrót, jak pan mówi? W pustej sali, co się aulą zwie, pan tak do tablicy przyparł mnie. No jak pan mówi? Szczęściem huk od tego poszedł, co sytuację oderotyzował. No, panie profesorze, jak pan mówi? Jak pan mówi? Co za naród, co za ludzie? Panie instruktorze, jak pan mówi? Ledwo przekroczyłam szatni próg, jak pan mówi? Zaczajony wśród wiszących palców, propozycją wyszedł pan tych sal. No jak pan mówi? Szczęściem ja już o tym dobrze wiem, czem te salta w paltach kończą się. Wiem cię. Panie instruktorze, jak pan mówi? Jak pan mówi? Co za naród, co za ludzie? Panie referencie, jak pan mówi? Ledwo przekroczyłam biura próg, jak pan mówi? Zamiast sięgnąć do odnośnych akt, sięgnął pan de facto tracąc takt. No jak pan mówi? Szczęściem telefonu szefa dźwięk paraliżujący pana wprawił lęk. Panie referencie, jak pan mówi? Jak pan mówi? Co za naród, co za ludzie? Panie hydrauliku, jak pan mówi? Ledwo przekroczyłam kuchni próg, jak pan mówi? Zamiast nadal reperować zlew, pan zachował się regułą wbrew. No jak pan mówi? Bóg wie, co by nawyprawiał pan, gdyby nie zaczepił się był pan o kran. Panie hydrauliku, jak pan mówi? Jak pan mówi? Co za naród, co za ludzie? Panie decydencie, jak pan mówi? Skoro już przekroczył pan mój próg, jak pan mówi? Pan zabawił u mnie czasu gęs, lecz czy ta wizyta miała sens? Zjadł pan moc i usnął pan jak kloc. I tak upłynęła nam calutka noc. Panie decydencie, jak pan mówi? Jak pan mówi? Co za naród, co za ludzie? Jak pan mówi? Zachęcam do czytania poezji Jeremiego Przybory, jego książek, wszystkiego tego, co napisał, nie tylko o Białobrzegach, ale o wszystkich rzeczach, których pisał.